Cześć, witam Was w kolejnym vlogu, 28. Dzisiaj, moi drodzy, Wam pokażę, jak montowałem wcześniej wyrwaną blokadę parkingową, czyli taki standardowa opuszczana blokada na prywatnym parkingu. Tam były cienkie kostki brukowe, ktoś po prostu wyciągnął razem z kostką. Ja to zrobiłem na kotwy chemiczne i o wiele głębiej, żeby to się po prostu trzymało i nie mógł tego nikt wyrwać, ale to oczywiście praca na świeżym powietrzu, w deszczyku, no nie ma nic lepszego. No i druga praca też na świeżym powietrzu. Był tam halogen zwykły, włączany standardowym pstryczkiem, włącznikiem. Zmieniłem na halogen z czujnikiem ruchu, że po zmierzchu po prostu będzie ktoś będzie podchodził po drzwi, on się odpali, po jakimś czasie, minucie, dwóch się sam wyłączy. Także to są, dzisiejszy vlog będzie z tych dwóch prac. Oczywiście mówię, ja jeszcze mało pracuję, mało zleceń biorę, tak mówiłem, te lżejsze, no jeszcze jakiś czas muszę niestety tak pracować. No ale i takie prace też trzeba wykonywać. Mam już w zanadrzu gotowe filmiki, znaczy do obrobienia filmiki, które też nagrywałem właśnie podczas tych lżejszych prac. Ale tu nie będę uprzedzał faktów. Tak, dzisiaj zapraszam do obejrzenia właśnie montażu tej blokady parkingowej i wymiana halogenu przed drzwiami. Zapraszam serdecznie, no i oczywiście namawiam do komentowania, subowania i czekania na następne filmiki. Do zobaczenia, cześć. Cześć, witam Was, jak zawsze w kolejnym dniu pracy. Dzisiaj, moi drodzy, mam jakieś tam duperelki, że tak powiem. Najpierw taka trochę nietypowa praca, jak dla mnie bynajmniej. Jest to montaż blokady na parkingu, takiej standardowej, stalowej blokady zresztą. Zobaczycie, a później, no cóż, później zobaczymy, już nie mówię, że co następne, bo znowu nie wypali i tak jak ostatnio opowiedziałem, że zmywarka, a montowałem piecyk, także u mnie się zazwyczaj zmienia wszystko jak w kalejdoskopie. Także jak już będę wiedział, będę wtedy mówił, będzie chyba tak najlepiej. Także no cóż, standardowo do zobaczenia na miejscu. Tu pracę zacznę od uzupełnienia kostek. Jak widzicie, one cieniutkie były. Tu była stara blokada i po prostu tutaj trzeba włożyć z powrotem te kostki. Jakieś tam kamyki, patyki, bo to dość długo nie było używane. Tutaj nie ma filozofii, bo są, że tak powiem, w tych plastikach formy i tylko te kostki były włożone. No ta blokada się tylko na tych, jak widzicie, cieniutkich kostkach trzymała. Także no nie miała prawa się trzymać, można było wyjąć całą blokadę z kostkami. Tutaj kawałek dalej, będę zaznaczał punkty teraz do wiercenia. Teraz cieńszym wiertłem, bodajże wziąłem dziesiątkę, bo docelowo będzie 16 wymiar. Teraz nawiercam otwory prowadzące, że tak powiem. Czyli wiertłem dziesiątką przewiercam te płytki.
że tutaj otwory będę wiercił ogółem, jak później zobaczycie, dużo głębiej niż był, że tylko w kostkę, tylko żeby jeszcze w ten podkład pod kostki, tam jest dość twardy taki żwir z cementem wymieszany pod spodem. I tutaj założę też kotwy chemiczne, zresztą później zobaczycie, żeby to po prostu trzymało, no, tak jak powinno trzymać, nie że same kostki, że można z kostką wyciągnąć, tylko żeby się związało z tym podłożem jeszcze. No i tu mam zaznaczone, nawiercone już te otwory, że tak powiem, prowadzące. Teraz wezmę wiertło właśnie 16, który jest z tym właściwymi otwierami, i tutaj nawiercę na całą długość wiertła, także tutaj nie dość, że przez kostkę, to jeszcze w podłoże to wejdzie. Tutaj akurat te kołki już założyłem, ale tu, jak widzicie, w rogu okienka to są te tak zwane kołki koszykowe, przez które właśnie ta kotwa chemiczna wychodzi i wiąże się z podłożem. Pierwsze, co tutaj trzeba wymienić, ale jak widać, te prowadzące pękło po prostu. I no, wadliwe, zdarza się. Na szczęście miałem nowe, także wymieniłem. Zawsze pierwsze się wyciska gdzieś na bok. Ja tutaj właśnie w te otwory, żeby zaślepić, bo musi się ta masa wymieszać. W środku tej tulei całej prowadzącej jest taki ślimak, który miesza te dwa składniki. I tutaj tę kotwę chemiczną zazwyczaj się daje do połowy, ja tutaj dałem do oporu, żeby później, jak wbijając śruby, żeby jak najwięcej tej masy wycisnęło poza właśnie ten kołek koszykowy, żeby jak najbardziej się ta masa rozeszła na boki, żeby jak najpewniej to trzymało. Czyli do każdej daje prawie, że do pełna w tym przypadku. Teraz ustawiam blokadę. Jak widzicie, te śruby są dość długie. Także na pewno daleko poza kostkę wejdą. I teraz młotkiem, akurat miałem gumowy, dobijam te śruby do końca, do oporu. A wbijając te śruby właśnie w ten kołek, tą masę, którą tam wcisnąłem w te koszyki, właśnie wszystko wypchało na boki, także związać na pewno zwiąże to porządnie, bo większość tej masy właśnie wyjdzie poza koszyk i zwiąże się z gruntem i z tym, co jest tam pod spodem. I w sumie blokada stoi, tyle, cała robota.
Jeszcze tu pozaślepiam te otwory po tych starych, po starym montażu blokady i w sumie wszystko po robocie. Jak widzieliście tutaj przy tej blokadzie całej, trochę taka deszczowa pogoda, no tę kłątwę chemiczną powinno się trochę w innych warunkach robić, ale powinno to związać. Tak widzieliście, dość duże te kołki, długie dałem, bo kostka była wąska, że tak powiem, wcześniej ktoś przytwierdził do samej kostki. Kostka była wkładana w takie plastikowe, jak, nie wiem jak to nazwać, formy, z której łatwo można było wyciągnąć, czyli ktoś wcześniej po prostu tą blokadę podniósł razem z tymi kostkami, do której było przytwierdzone. Zmiana pasa ruchu. Zmiana pasa ruchu. Teraz. Zmiana pasa ruchu. Teraz wziąłem długie kołki, które za tą całą formę weszły głęboko jeszcze w tą wylewkę. No i dałem, jak widzieliście, kotwę chemiczną te kołki i tam powinno się tej kotwy, te koszyki, które tam wkładałem, powinno się generalnie do połowy dawać. Ja tej kotwy dałem pełne koszyki z tego względu, że jak śrubę wbijałem, to ta masa, którą wypychała ta śruba, którą wkładałem, wymocowałem tą blokadę, więcej wypchnęła tej kotwy chemicznej, powiedzmy, w ziemię, bardziej się rozeszła generalnie rzecz biorąc. I dlatego jest też pewniejsze, że to będzie no, mocniej trzymać i tego nie wyrwą już. No a teraz jedziemy założyć halogen z czujnikiem ruchu, a dokładniej wymienić, bo tam był halogen, tylko podłączany, znaczy załączany był zwykłym włącznikiem i trzeba było go po prostu ręcznie włączać i wyłączać. Teraz założę z czujnikiem ruchu, że po prostu jak ktoś będzie po zmierzchu tam się zbliżał, to się będzie sam zapalał i po odpowiednim czasie będzie sam gaz. Także co, nie przedłużając, spotykamy się na miejscu. No tu jak widzicie, jest stary halogen, który był włączany na zwykły pstryczek, włącznik. No zamontowany był, powiem wam, no, dość ciekawie na gwoździe, no, który w sumie to tutaj narzędzi nie potrzebowałem, żeby to wyciągnąć. Widzicie, ktoś tutaj dość solidne, dość długie gwoździe założył, które tak naprawdę no, trzymały tak to wszystko na słowo honoru. Oczywiście wcześniej odłączyłem napięcie, no to normalne. Teraz demontuję ten stary halogen. Wypinam, bo tutaj jest na zaciski, czyli tutaj śrubokrętu nie trzeba. Wypinam przewody, ściągam te nakrętki uszczelniające i w sumie halogen zdemontowany.
Teraz biorę nowy halogen, właśnie ten z czujnikiem ruchu. Tutaj, żeby było wygodniej, od razu ustawiam czułość, długość świecenia, o jakiej porze ma się włączać, znaczy czy ma być zmierzch, czy noc. W sumie tu, jak widzicie, właśnie te zapadki do przewodów, które potem dociskają. No jeszcze ta śruba uszczelniająca, która tam chroni, żeby woda nie zaciekała, gdzie będzie przewód podłączony. Jeszcze raz sprawdzam, tak z nawyku. No i teraz zaznaczam punkty, w których będę wiercił pod kołki. Oczywiście tego na gwoździe już nie będę zakładał, jak było. Czyli zaznaczam punkty do wiercenia. Teraz tutaj ta miękka ściana dosyć, ale specjalne kołki, które się zaplaszczają, coś w rodzaju jak do regipsów, specjalne kołki są. No, kołeczki mamy założone. Teraz można podłączyć cały halogen do instalacji. Oczywiście najpierw te śruby z uszczelkami, nakrętki. To jest właśnie ten uszczelniacz, który później, jak się dokręca, to zaciska się na przewodzie i woda się nie będzie przedostawała do wewnątrz, do miejsca, gdzie jest podłączony. Teraz wpinam przewody. No i skręcam całość. I właśnie to jest ta część uszczelniająca. Generalnie i tak tutaj nie pada, bo to jest pod daszkiem, ale czasami może zacinać deszcz i tak dalej. No, zawsze, jeśli jest coś na zewnątrz, trzeba to zrobić szczelnie. Jeszcze przewód podwinę, żeby tak nie wisiał pod tym halogenem. I teraz możemy przytwierdzić do ściany całość. Teraz śruba z drugiej strony.
złapane, można to już dokręcić do oporu, tak żeby trzymało się stabilnie, pewnie. Dokręcaniu wtedy jest pewność, że to jest dobrze przykręcone. Teraz ustawiamy halogen i czujnik w odpowiedniej pozycji, jakiej ma już być. W sumie jeszcze odpalić światło, sprawdzić i tutaj jest po robocie. I tak, na dzisiaj chyba starczy. Dzisiaj miałem pracę na świeżym powietrzu. Jak widzieliście, ta blokada i ten halogenik z czujnikiem ruchu tutaj wymieniałem, bo był zwykły halogen, także trzeba było włączyć włącznikiem i go tam potem wyłączać. Ludzie zapominali, on się świecił. No niby LED, ale teraz założyłem z czujnikiem ruchu, także się tam na krótko będzie włączał, potem się automatycznie sam wyłączał. Dzisiaj taka pogoda pod psem, trochę kurczę, pada cały czas, ale dobrze, że mrozów nie ma, także nie było tragedii. Także następne już roboty, mam nadzieję, będą pod dachem w ciepłym. Wystarczy na dzisiaj tych prac na świeżym powietrzu. No dobra, no cóż, będę kończył. Oczywiście zapraszał na następne vlogi, na podglądanie mojej pracy. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia przy następnych vlogach. Cześć!